Panie doktorze, dostaję receptę, antybiotyk wypisany i probiotyk. Powiedziałbym tak, probiotyków jest bardzo dużo na rynku. Są to szczepy bakterii i grzybów, które usprawniają funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Jeżeli pacjent bierze doustnie antybiotyki, to te antybiotyki, poza tym, że go leczą, niszczą mu florę bakteryjną. Trzeba tę florę bakteryjną odtworzyć. Moja opinia jest taka, jeżeli jest decyzja, żeby brać probiotyk syntetyczny, niejako, to zalecam te, które są dopuszczone do obrotu jako leki. Ponieważ po pierwsze, są przebadane, szczepy bakteryjne są wyselekcjonowane i trzecia rzecz, która jest niezwykle istotna, o czym mało wiedzą pacjenci, te szczepy są uodpornione na dany antybiotyk, czyli zahartowane. I wtedy one przyjęte per os, czyli doustnie, mogą się odtworzyć. Jeżeli bierzemy probiotyki, które są suplementami diety, które nie mają często żadnych badań i jest to mieszanka niewyselekcjonowana i nieodporna na dany lek, który niszczy w przewodzie pokarmowym tą pożyteczną mikroflorę, bo nie tylko antybiotyki niszczą, wiele leków niszczy, no to wtedy to jest bez sensu, bo one są słabe i wymierają. Ja jestem zwolennikiem korzystania z naturalnych probiotyków. No właśnie, to znaczy, chciałem zapytać, panie doktorze, czy mogę zastąpić ten probiotyk syntetyczny. Niejako, tak, w kapsułce. Oczywiście, że można śmiało zastąpić. Znamy siadłe mleko, znamy jogurt, kefir, kiszoną kapustę, kiszone ogórki. Kiszonki w ogóle są modne, bo wiem, że dzisiaj panie domu kiszą i buraki, i cytryny, i wiele różnych rzeczy. I to jest doskonałe lekarstwo, które powinniśmy podawać szczególnie dzieciom, a nie kapsułki, które są nie do końca mają identyfikowalną florę bakteryjną. Powiem Państwu ciekawą rzecz, że jest takie zalecenie Europejskiej Agencji Leków, które mówi, że na salach ciężko chorych pacjentów ze zmniejszoną odpornością nie powinno się podawać probiotyków poprzez dzielenie na przykład, bo to, co ma leczyć, może doprowadzić przy rozsiewie do zgonu pacjenta, który leży na sąsiednim łóżku. Ten komunikat również ukazał się jakby w Polsce. On został jakby zlekceważony przez biznes zajmujący się suplementami, w tym probiotykami, ze zrozumiałych względów, ale ja osobiście uważam, że on jest niezwykle istotny i mówię o tym u siebie w szpitalu, w którym pracuję. To dlaczego tak mało zachęcamy, proponujemy do właśnie takiego zdrowszego poniekąd, zdrowszej osłony naszego... Pośpiech i wygoda, tak, oczywiście, bo łatwiej jest otworzyć opakowanie i wziąć kapsułkę, niż iść do sklepu, kupić odpowiednie mleko, nastawić na siadłe, wypić, czy jogurt, czy kefir, czy inne produkty. To wszystko wymaga pracy, a staramy się iść w kierunku minimalizacji pracy i maksymalizacji efektów, ale ze zdrowiem to nie ma takiej ścieżki skróconej. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.